Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812. Zapraszam na kolejny odcinek z mapy Brzozówka. No i jak pamiętacie, mamy tutaj już dekoracje świąteczne. Minimum dwie grające choinki. I wygląda to jak wygląda. Dobrze kochani, wygląda to pięknie i świątecznie. Z muzyką nie bardzo wiem co mam zrobić, bo po prostu się jej nie da specjalnie mocno przyciszyć. Mogę co najwyżej w ogóle te drzewa skasować. Jak tu coś, to piszcie w komentarzu. Ostatnio mówiłem, coś wyrzucę, ale prawdę powiedziawszy, sytuacja wygląda następująco. Może ja się odsunę, żeby coś powiedzieć. Mamy polek, na którym, z tego co pamiętam, mamy dużo chwastów. Oj, 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 coś nas złapało. Mamy dużo chwastów. I przydałby się jakiś chwastownik. Z tego co ja pamiętam, miał jakiś chwastownik. Właśnie, 419, który jest dwumetrowy nawet relatywnie. Ale ja bym chciał zobaczyć, bo z tego co pamiętam, są jakieś nowe chwastowniki. Ten już ma 6 metrów, ma rozsądną wielkość, ale też jest bogaty. O, taki na przykład 4-metrowy. Tylko my nie mamy pieniędzy troszeczkę. No, ale ten jest super. Albo są 6-metrowy. Dobrze, kochani moi. O! A z modów mam tańszego, 3-metrowego. 4,5 metra. Tak. Puller 450, puller 600. A tu mamy puller 3, puller też 450 chyba. I 600 zmodowaną. 2900 i to jest 3 metry. Ja tam mam naszego chyba dwumetrowego, ale ten ma już 4,5, a ten ma też ma 4,5, tak, bo to jest ten za 4000, 4500. No to tutaj za 4000 jest lepszy. Słuchajcie, dobra, to bierzemy naszego, póki co jeszcze starego chwastownika, się pomęczymy starym chwastownikiem. Zobaczmy, co my tu mamy do sprzedania. Mamy trochę jajek. I mamy trochę sałaty. Jest kwiecień, ale to jeszcze za wcześnie na takie rzeczy. No i mamy jeden traktorek, bo pamiętacie, żeśmy się jednego pozbyli. Masz chwastownik. Tutaj. Chciałem pojechać z przyzwyczajenia do lasu po ten chwastownik. Ale przecież żeśmy się dorobili, słuchajcie kochani, wiaty. Więc to chyba jest tak ten sprzęt. Spróbujmy go podłączyć. P448. Myślę, że to jest ten sprzęt. Tak jest. Jakbym go sprzedał, to miał 2000, to nie będzie mnie stać, tak się znaczy. Okej, chyba żeśmy nic nie przestawili za tą maszynerię. Dobra, idziemy walczyć z chwastami na polu. Oho, ho. Piszcie, słuchajcie, jak te dekoracje świąteczne według was, czy powinienem coś skasować, czy też nie, czy też wam się podobają. Troszeczkę są głośne, ale prawdę powiedziawszy, naprawdę nie wiem, jak to przyciszyć.
Bo jak przyciszam, to słyszycie nawet w zasadzie bardziej traktor przyciszam niż tę dekorację. I teraz tak, jak to wygląda, jeśli chodzi o te chwasty, to wygląda to ano następująco, że gdzie ja tutaj jestem, jak pragnę wolnej soboty, tu. To zobaczcie, jest tego troszeczkę. No dobra, spróbujmy. Pytanie tylko, czy ja plonów nie będę niszczył. No ale wygląda na tą chwilę, że chyba nie. Chyba nie. Na tym etapie. Trochę mnie to tutaj zniosło, nie w to miejsce, co bym chciał. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że nie bardzo widzę, gdzie ja już robiłem, a gdzie nie robiłem. Będę starał się w takim układzie przejechać jedno przy drugim, co troszeczkę nie jest może najszczęśliwsze. Wiem, że są na takie tematy mody, ale prawdę powiedziawszy, wolałbym tych modów nie używać. W zasadzie nie chcę tych modów używać, bo z drugiej strony nikt nie jest aż tak doskonały, żeby jeździć jak od linijki, no chyba że się ma jakiś super traktor z super nawigacją. Ja tylko będę się posługiwał mapką, która mi pokaże, co jest jeszcze zachwaszczone, czy też nie. Tak naprawdę, gdybym miał większy zasięg tych chwastowników, i to trzeba już te pieniądze na chwastowniki też, nie są takie drogie, jak zauważyliście, odłożyć. Ale też się na kombajn by się przydało. Przeczniaczka zrobię, chociaż wydaje mi się, że on niekoniecznie jest potrzebny. Może nie zrobię, bo nie będę wiedział, gdzie mam jechać. Może tak. Może tak, to zróbmy 1, 2 i tutaj gdzieś jest 3. Daje mi się, czy ja te chwasty w ogóle widzę, w jaki sposób nie widać ich. No, są tak małe, że ich nie widać, ale ponoć są. O, ponoć tu. Ale gdzie? No dobra. To jedźmy drugi przejazd w takim razie. Idziemy drugi przejazd. Trochę nas na prawo zarzuca, bym powiedział. No tak o 5 rano w kwietniu fastownikiem jeździć, no. Ekstra, że tak powiem. Pytanie tylko, czy ja mam tutaj jakieś chwasty na tej części jeszcze do usunięcia.
pojedziemy takim przejazdem przy samym słupie. Spróbujemy w miarę prosto jechać, bo to bym chciał tutaj zrobić jeszcze dwa przejazdy po lewej stronie, a potem, że tak powiem, w świetle słupa pojechać. Wydaje mi się, że całkiem w miarę przyzwoicie. Okej, to spróbujmy w takim układzie. Gdzieś tutaj. Tak to zrobić. Starajmy się trzymać tą odległość, chociaż nas tutaj trochę nosi. To nie wiem, czy dlatego, że nie mam obciążnika z przodu, może by należało ten obciążnik domontować z przodu. No, chyba troszeczkę by trzeba było, tak mi się wydaje. Coś się nie dosiało. Dobra, teraz pojedziemy ten skrajniaczek przy krawędzi pola. Cudownie będzie. Okej, jedziemy ten skraniaczek. Zobaczcie, jak mnie znosi na prawo. No naprawdę chyba będę musiał ten obciążnik zawsze montować do takich prac. Strasznie mnie znosi na prawo. Chociaż tak w sumie górka spada w prawą stronę, więc może to nie dziwota. A to cały czas kontruje. I nie gramy kierownicy. Pewnie słyszycie w tle, jak stukają guziki. Jest taka nadzieja, że na święta w ramach prezentów świątecznych dostanę jakąś cichszą klawiaturę. Mimo, że tego już nie będzie tak słychać. Pożyjemy, zobaczymy. Tak i tak to było w liście do Mikołaja. Dobra, popatrzcie, dajcie mi chwilkę. Ja sobie tutaj zerknę jeszcze, jak wygląda sprawa. No zobaczcie, całkiem przyzwoicie żeśmy tutaj usunęli. Jeszcze tylko tutaj zostało. Na końcu i tutaj kawałeczek. Tak spróbujemy to zrobić. Patrzcie, jak mnie zniosło. To się w pale nie mieści. Widzicie? Tylko przez chwilę nie popatrzyłem i tak mnie gra potraktowała, że ten ciągnik dwumetrowy nie daje rady. Może faktycznie nie jest za słabo dociążony z przodu, ale to następnym razem, już teraz nie chcę wracać po tego. Następnym razem spróbujemy ten temat załatwić. Aha, i nie trafiłem, dobra. Teraz spróbujmy się ustawić na ten pasek, który jest. I teraz pytanie, czy ten pasek to nie jest tutaj? Tak jak mi się wydawało, że będzie? No raczej chyba tak, trochę bardziej po lewej. No i teraz z górki na pazurki. Jedziemy. A kontruję raz w lewo, raz w prawo, bo takie mam wrażenie, że mnie raz w lewo, raz w prawo ściąga. W moim 60-konnym ciągniku. Jeszcze nie popatrzyłem, ile wymagają tamte. No ładnie, jeszcze tylko ten kawałeczek został. Nie popatrzyłem, bo my jesteśmy profesjonaliści. I będziemy skorzystali z tego, że wiemy, gdzie jest
gdzie jest mały chwast. No właśnie, a jest gdzieś tutaj już blisko. Tak właśnie. Gdzieś tu go powinniśmy już skasować. No ja jestem bardzo zadowolony. Aczkolwiek jazda bez ciążnika to była bardzo uciążliwa. Tu nie chcemy tego pola zniszczyć. Słuchajcie, tak się zastanawiam, czy ja mogę posiać marchewkę. Mam tu takie coś. No, to mogłem posiać marchewkę na naszym polu. Słuchajcie. No, kto wie, może kiedyś posiejemy tą marchewkę, tylko najpierw troszeczkę się odkujemy na tym, co mamy. Tak miedzą trochę podjedziemy do dróżki. O, miedzą. Kamień zaraz. Dobrze, odstawmy nasz chwastownik. Posłuchajmy naszej świątecznej kakofonii. A to co to są? Nie no, słuchajcie, tak tutaj nie może to lecieć, bo ja o tym zapomnę. To są ziarna. To są ziarna, trzeba to przenieść. Dobra, chwilowo niech sobie poczekają. W zasadzie można by drzwi otworzyć już i to od razu tam do magazynku wkładać. Sezamie, otwórz się. Dobra, raz. Bo mi kury wydziobią. Dwa. Ile tu jest? Coś tam jeszcze? Trzy. Szukaj. Mam ziarna w polu. Taczkę przestawili. W zasadzie pytanie, czy ja tą taczkę mógłbym je przewieźć? Czy one mi się tu rozsypią? Może nie będę tutaj ryzykował tego, że mi się rozsypią, tylko tą taczkę przestawię. Okej. Bo ja chcę te woreczki mieć, to ziarno mieć w woreczkach. Prostej przyczyny, no łatwiej mi będzie nasypać do siewnika chyba. Pyk. Trzeba by samemu ziarna zaprawiać do siewu. Trzeba by kupić sprzęt pod to i zaprawiać. Tak myślę, to nie byłby zły pomysł. Jeszcze tego też nie robiłem nigdy. W swojej karierze niedługiej bycia farmerem. Gdyż pewnie widać to po tym, jak gram. Wersja Farming Simulator 22 jest to pierwszy farming, w jaki gram tak naprawdę. Jest to moja pierwsza styczność, poza taką wiedzą ogólną, z rolnictwem i z tą grą. Chociaż no, parę save'ów mam z innych map. Starałem się różne dziwne rzeczy robić, więc jakieś tam takie nieduże doświadczenie mam. No ale żebym był jakimś, że tak powiem, starym wyjadaczem, to bym nie powiedział, może z czasem przyjdzie. Poza tym te maszyny, które były w podstawce, bardzo mnie znudziły. Oj, tak nie chciałem. Więc tak. O, tak,
jakoś tak, prawie dobrze. Myślę, że tak mogę go odłożyć. I odczepić. Tak, chyba jest git. Mam takie nadzieje. Dobra, wyłączmy te światełka. Czy to jest moja łopata? Nie, to jest łopata dekoracyjna. Dobrze, kochani, kwiecień. Nie, listopad, jaja. Mamy 1600. I czekamy, aż nam urośnie. Jak tam nasze kury? Kury mają. Jeszcze. Chociaż moglibyśmy je dorzucić. Skoro już tu mamy taczkę. Oj, chyba nie tak chciałem. Chciałem tak bardziej tu podjechać. No dobra. Sypnie tą pszenicą. Wydaje mi się, że jak nie postawię drugiego kurnika, to będę miał dużą nadprodukcję tej pszenicy. Tylko no, cały czas nie bardzo wiem, gdzie ten kurnik postawić. Musiałbym znowu coś z tych pól obciąć, żeby drugie kury zrobić. I to jest też pomysł jakoby nie z gorszy. No, może tak to się wycofamy teraz. Tak to wygląda, słuchajcie, z lotu ptaka, z lotu dzięcioła. Tak sobie myślę, że moglibyśmy jeszcze jedną rzecz zrobić. Jeśli tu jesteśmy już. Otóż, moi kochani, posadzić kwiatki z powrotem przed domem. Bo nam te kwiatki gdzieś się wzięły, były i... O, a tutaj mogłyby być te kwiatuszki... Jedne takie. I takie, bo może... O, domek w kwiatkach. Uważam, że bardzo sympatycznie. Może nierozsądnie z punktu widzenia wydawania pieniędzy, ale... Ale uważam, że sympatycznie. O, taczka. Ciekawe, czy tą taczką mógłbym wypchać paletę. Tak naprawdę to chyba nie, no ale w tej grze to wszystko jest możliwe, dobrze. Nawet nie będę patrzył, co jest na wyprzedażach, bo nie jestem w stanie tak nie skupić. Nie wiem, słuchajcie, mam jakiś sentyment do tej zielonki, do tej gospie. Jest taka chaotyczna, może nie bardzo prawdziwa, ale budowana od zera i jakoś to pomalutku. O, mam choinkę w środku nawet. Zobaczmy, jak tam w środku to wszystko porosło. Kwiatki mamy w środku, dobrze. Choinkę mamy w środku, no cudownie. Coś w toalecie jest? O, w toalecie jest więcej choinki. Światełka się świecą. O, dlaczego się świecą światełka? Tak ciemno jest? Wyłącznika mi ktoś tutaj, że tak powiem, oszczędził. Nie wiem dlaczego. Kwiecień. Kiedy my będziemy zbierali? Co my mamy na polu? I wish you a Merry Christmas and happy. Ja myślę, że my pszenica sialiśmy i pszenica będzie zbierana w lipcu. No to co, śpimy maj. Pozwólcie, że łyknę. No i żeśmy się nie wyspali. Śpimy maj. A cóż ja mam zrobić, żeby się wyspać? Sen jest niemożliwy. No nie, no...
Proszę was, ja chcę spać jak misio do maja. No. Teraz w końcu mogę łyknąć wasze zdrówko. Pyszna zimna herbatka całkiem już ostygła. Słuchajcie, kochani. Ciągle nie stać mnie na kombajn. To jest przekichane. Ciągle nie stać mnie na kombajn i się obawiam, że jak czegoś nie sprzedam, to nawet mi nie będzie stać na wypożyczenie tego kombajnu. To dopiero będzie heca lepsza, że tak powiem. Kurą dosypiemy, ile mamy. Ile te kurczaki mają? No, spoko. Powinno spoko być. No mamy jaja, też powinno spoko być. Czy coś się wydarzyło na polach niepokojącego? Na przykład nagle chwasty urosły? No, na szczęście nie. No dobrze, kochani, to cóż, no... Sen ciąg dalszy. Godzina 8. Pytanie będzie uzasadnione, co ja zrobię z tą pszenicą. To nie wiem, czy pożyjemy, zobaczymy w takim razie. A pszenica w skupie w czerwcu, w lipcu. Elewator zbożowy. Pamiętam, co tu było najbliżej, bo załóżmy, że elewator. Aha, to jest jedną trzecią pracę na tym, jak on sprzeda w grudniu, a w czerwcu. Ja nie mam gdzie jej przechować, to jest najgorsze. Tak, bo pszeniczka już jest w fazie wzrostu. Kurczaki produkują jajca. To jest 180, no to jeszcze rok się prze. Sałatka, no nie sałatki mamy, jedne jajca. Jeszcze rok się możemy przytrzymać. I to będą żniwa, kochani moi. I weźmiemy sobie jakiś kombajn. Nie za drogi. Będziemy musieli to nieźle policzyć teraz. No chyba, żeby pójść na sprzedaż. Czekajcie, dzisiaj jest zwiększony skup zbożowy. Więcej tutaj dają, a w elewatorze jeszcze więcej. Co to za zapotrzebowanie? Lipiec jest najniższa cena, już w każdym innym miesiącu jest lepiej. Czy ja to mogę przetrzymać następnego miesiąca, czy muszę to już zbierać, co? Jakim sposobem to zapisałem? No dobra, zapisałem. O! Rośnie! Czy ona rośnie nam wszędzie? Tak, rośnie nam wszędzie. Dobrze, no to w takim razie jeszcze nam jeden miesiąc darowali. No z ciekawości zobaczmy, co my tam mamy na wyprzedażach. No okej. Okay. A, kury. Kury mogą tego nie wytrzymać. Szklarnia jedna działa. Dobra, a dlaczego ta szklarnia
Też się wyznacznie tych stref. Czy ja przypadkiem nie poukładałem na znacznikach te wszystkie moje sprzęty? Oh my god. No oczywiście, że tu stoją wszystkie moje sprzęty. Cała to się nie respi, bo nie ma gdzie. Dobra, kochani, sprzątamy te sprzęty. One tu nie mogą stać przed saty, się musimy przestawić. Cóż mogę powiedzieć, gdzie się przestawimy? Zaczniemy od obciążnika. Sobie tu ładnie ustawiałem. Teraz weźmiemy sobie widełki. Oj, co tu się wydarzyło? Choinka zafasowała. Tak, co ja tutaj się... Nie, dobrze. Wszystko ładnie, elegancko. Wszystko ładnie i elegancko i chwilowo. Chwilowo możemy to tutaj postawić. O, proszę bardzo, ile sałatki. No ja myślę, że trzecia się tutaj nie zrespi. Więc chwilowo tutaj się zatrzymamy. Tak jest. I jajca też już mamy pełne. Jajca i sałaty, gdybyśmy teraz sprzedali, to co się wydarzy, słuchajcie. Sałata. Sałata teraz, no nie, styczeń, sałata styczeń. A nie, ja listopad z tego co pani się nie myli, chyba że coś się zmieniło. Dobrze, pan się nie myli. Już 2,5 tysiąca, mamy 2,100, no jeszcze jajka to prawie, że w każdym okresie można ciąć. Dobra, czekajmy na te jajca. Sprzedamy, jeśli będziemy musieli. Jeśli na razie nie musimy. To nie. A, kurnik. Kurnik trzeba nakarmić. Bo Francy jajek nie dadzą. Tutaj łapie, a sypie, zobaczcie jak daleko. No cóż, nic nie jest idealne. Dobra, moje kurki. O proszę, żeście łykły całą kaczupę. Maksymalnie z tego będzie wypakować, ile się da. Z tego silosu. Okej. Dobrze, no to tniemy do sierpnia, słuchajcie. No, do godziny 9. No,
musimy wypożyczyć. Może 9 to nie był dobry pomysł. To teraz sen jest niemożliwy, bo dopiero co spałem. No ale teraz... No tak. Musi chyba minąć ta minuta, zanim będę miał sen możliwy. Chyba że zmienię na 8. A nie, poszło. Tym razem. Jeszcze raz wasze zdrowie. No dobrze, mamy tylko 900. Chyba jednak trzeba będzie pójść i coś niestety sprzedać. Bo czy ja za 900 dam radę? Dam radę coś wypożyczyć. Zacznijmy od tego Zetmaja. To wypożyczenie mnie kosztuje 500. 500 za kombajn. Heterek. To razem 640. Tak, kochanie, tym razem pojedziemy z Etmajem, więc wypożyczamy. Pożyczamy. Dużo nam nie zostało. Pozwólcie, że tam się tepnę do tego sklepu szybciutko. Ach, przecież się zapomniałem, że my mamy dostawę tutaj pod ten. Pod pole. Zeszło mi. Dostawę mamy na pole, przecież zamówioną. A chciałem się tepnąć do sklepu. No. To jednak dostawy to dobra rzecz jest, prawda, trochę kasuje pieniążków. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Też ktoś widzę poszedł jakieś zboże fajne. I próbujemy coś tutaj uzbierać z tej pszenicy. Może ja pojadę tak, bo też nie bardzo widzę jak jadę. Chyba ten traktor stamtąd zawrócić. Chyba dobrze by było, gdybym gdzieś się schował. Czy tutaj się ukryje? Troszeczkę większy najazd, jakoś to będzie. Okej. Wydaje mi się, że mogę się tutaj ukryć traktorkiem. Okej. Jaki to kolos jest i tak w stosunku do innego gospodarstwa, słuchajcie. Tak, tu było wejście. To oczywiście, co my tu mamy? Rozłóż kombajn, włącz pokos słomy. Oczywiście bierzemy pokos słomy. Czy nie będziemy jeździć ze słomą? Bierzemy pokos słomy, zawsze to jakieś pieniądze. Kombajn rozłożony, włączony. No to się nie szczypiemy, jedziemy z koksem.
Jedziemy przez środek pola, bo potem tam zawrócimy i będziemy jechali przy krawędziach. Na razie jedziemy środeczkiem. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Za nami. Elegancko. Dojedziemy tutaj do końca. Się chwilkę zatrzymamy, żeby nam się wszystko wypluło, co ma się wypluć. OK. I spróbujemy to pole z tej strony teraz zahaczyć. No i tutaj jeszcze stoją te moje przyczepki. Mój pociąg drogowy. Tak, spróbujmy je z tej strony zahaczyć. Normalnie jak w operze. Okej. Wyłączmy. Mi tą stronę tutaj wszędzie to rozrzuca, bez sensu. Tak, ja bym teraz chciał tutaj tego Irokeza zabrać. Więc zbierzemy tego Irokeza i pojedziemy tutaj po lewej stronie. Ale tutaj niestety będziemy musieli coś sprzedać. Nie wiem, czy nie sprzedałem od razu tej pszenicy troszeczkę, żeby wypożyczyć sobie coś do zbiórki tej słomy. Nie wjechałem w nic, nie wjechałem. Dobrze. Może podjedźmy do tej ulicy i na tej ulicy zawróćmy jak należy. Przesadziłem z tym skrętem. Ale plan był na coś takiego mniej więcej. No to pojechali. Całkiem ładnie. Znowu nam mini Irokes zostanie do zebrania. Chyba, że mógłbym to lepiej kosić. Nie, no całkiem dobrze tutaj to z tym widokiem z kabiny pojechałem. Tak, tutaj ta lekka górka niestety mi się porobiła. Tak jest. Zatrzymamy maszynerię. Już nie zawrócimy. Tyłek taki wysoki, abyśmy tutaj te brony zrypali całkiem.
tutaj przepraszam, misklik. Co to takie pierdki rzuca? Nie. To na tamtej stronie takie pierdki rzucą, no ale tutaj też. Czyli z tego myślę, że takie jedno pole powinno mi ten jeden kurnik utrzymać bezproblemowo. Kuraki. Dobra. To bierzemy się za następne pole. Ponieważ tutaj są te moje przyczepki, furmanki. To spróbujemy to tak zrobić, żeby tak dojechać. Raz. Może drugi raz. Będzie łatwiej tutaj manewrować. Żniwa zawsze cieszą. Tylko dlaczego ja robię takie mijaki? Okej. No to gdzie będzie muzyczka od drzewa? Nie, trochę dalej. Pozwólcie, że to trochę tak niezgodnie z porami roku w farmingu, ale postaram się zachować tą świąteczną dekorację gdzieś przynajmniej do, no może do świąt nawet. Może po świętach coś się skasuje z tej dekoracji. Na razie niech to sobie będzie. Zrobimy trzy przejazdy, żeby tutaj było, bo nawet cztery, bo tutaj będzie zawrotka. Teraz podjedziemy sobie tak troszeczkę. Wszystko skosiłem, zobaczcie, nawet te chwasty. Stop orkiestra, ale dobrze, że mi tego nie sten. Że mi tego nie zauważyłem, że mi tego nie nie popsuł upraw. Fart, szczęście w nieszczęściu. Dobrze, kochani, to skoczymy po naszego niezawodnego multikara. Zobaczmy, co my tu mamy. Equipment nie. Tak jest. Tu? Halo? To gdzie to ma sypać?
No i pięknie, no i jeden samochodzik w takim układzie pojedzie tutaj, żeby nasze kurki miały co jeść. O, Stefan, do roboty. Robisz, robisz, chłopie. Okej, Stefan, chwilowo poczekaj. Weźmiemy jeszcze taczką, a tutaj tej taczki to ja chyba nie wygrzebię stąd, czy wygrzebię. Tak, wysypmy to tym kurom, kurakom. Wróćmy po jeszcze. Puszujący zbożu. No nieźle. Na pewno będziemy musieli pojechać coś sprzedać, bo to jest niemożebne, po prostu się z tym nie zmieścimy. Zobaczymy, czy tam ta reszta się wsypie, czy nie. Odrobinka została, no Stefan. Wracamy zapakować tą odrobinkę do kombajnu, co tam zostało. Myślę, że to gdzieś tu będzie. Co? Nie tu? Gdzieś tu? Kurczę. Mała ta paka, że trafić nie można. No to się wysypie, myślę. A my będziemy dalej robotać. Tak jest. No i elegancko. No i zawrotka po ten paseczek. Może taka zawrotka. Okej. Zobaczmy, co się jeszcze da się podkraść sąsiadowi. No oczywiście, zobaczcie. Do drzewa jeszcze tyle mogę podkraść sąsiadowi. To jest najlepsze w tym wszystkim.
Ale jak się da, to dlaczego nie skorzystać, co? To wygląda, jakby to było ciągle moje pole, no bez kitu. Zobaczcie. Te granice tych pól są przesunięte. Wydaje mi się, że powinienem to inaczej zaorać. Tak między Bogiem a prawdą. Dobra, to teraz jedziemy tutaj. Najpierw sobie wysypiemy do tych tutaj przyczepek. Aha, nie wysypiemy. A do tej tu. No dobra, jakoś cię tam sypię. Okej, złożymy tą rurkę. Halo. Jakoś to tak mi coś chyba guziki nie łapią, albo nie wiem, o co chodzi. Okej. Stop, 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 stop. Nie tak, nie tak, nie tak. O tak, tak jest elegancko. Tak się pięknie kurzy. Nie wiem, podoba mi się ten kombajn. Muszę poszukać jeszcze, może są jakieś inne ciekawe mody. Z tych takich niedużych, że tak powiem, co by mi pasowały do tej serii. Mam brzozówce, taka relaksacyjna. Tylko ta muzyka troszeczkę stadnia z tych choinek, ale... Ale przecież nie można spać. Dobra, spróbujmy troszeczkę tak podjechać. To już chyba koniec mojego terenu jest. No, trochę cofnę, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Okej, tu sobie zrobimy taki myk. Dobrze, że ten Zetmaj od razu nie sypie, tylko troszeczkę później. W sumie tak powinno być, przecież te, że tak powiem, zboże nie przeleci w ciągu 5 sekund przez całe to młockarnie i oddzielanie z ziarna od reszty źdźbła. No pięknie, pięknie. Moglibyśmy teraz podjechać tutaj. Aj, 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 aj. Nie te guziczki. Dosyć, bo tu już siatka jest i ogrodzenie popsujemy. Tutaj kawałeczek nam został, bo trochę źle wjechałem. Przyznam bez bicia, no ale... Nie będziemy rozpaczać z tego tytułu zbyt mocno. Tutaj ta energetyka z tym słupem to się wbiła w moje pole tak bez sensu, no ale okej.
tak to się trafia, chce mieć się prąd, trzeba pozwolić na słupy. Ok, tu sobie pozwolimy, aby tak zjechać trochę pod skosem. No, mamy już prawie pełny kombajn. Wydaje mi się, że zaraz będziemy mieli 100%, trzeba będzie podjechać się wysypać na te furmanki. Tak, chyba tylko tu dojedziemy, to będziemy mieli 100%, coś mam takie wrażenie nieodparte. Będziemy się wysypać i dokusimy resztę tego. Pozwólcie, że ja tak pojadę, żebym coś widział w ogóle. ZMA, ja nie pamiętam, jaka to jest konstrukcja. Czy to jest czeska konstrukcja? Ktoś wie, pamięta? Tu nie leci, a tu, o tutaj leciało. O tu furmanka jest pełna, teraz druga. Ciężko coś tutaj utrafić. Słuchajcie, kochani, no ja wysypię jeszcze z tego ten kawałeczek. No tak. Z kombajnu, ile się da. Skończę to pole. Będziemy się powoli żegnać. A w międzyczasie trzeba będzie pomyśleć, jak zmagazynować to zboże. Ta rura z opóźnieniem łapie. Jak zmagazynować to zboże? Chociaż tutaj może dużo do tego magazynowania to nie będzie, tak między Bogiem a prawdą. Może po prostu, żeby przeżyć, trzeba będzie trochę je sprzedać, tak myślę. To chyba będzie najrozsądniejsza opcja. Musimy jeszcze przecież wypożyczyć coś do zbierania tej słomy. Bo szkoda, żeby się zmarnowała. Tak, tutaj te dwie furmanki mamy pełne i mogą czekać na lepsze czasy. Wystawimy rurę i podjedziemy tutaj w takim układzie tym. Jeszcze tu troszeczkę chyba wejdzie do tego naszego multikara.
Elegancko, 2500 litrów mamy. Wydaje mi się, że możemy... chwilowo go tutaj zaparkować. Tak, żeby nie przeszkadzał. Wyskakujemy w kombajn. Jedziemy na nasze ostatnie pole. Tniemy co sił, co pary w pedale gazu, żeby to się z żadnym samochodem nie spotkać, bo się tak samo będziemy wymijać. Gdzie jest ta droga w lewo, to chyba tu będzie. Tak jest. No i trochę przesadziłem. Ale jedziemy na pełnej szybkości, 25. I szybciej nie będzie. Dobrze, nasze jest za górką. I w sumie moglibyśmy zacząć od tego, skoro ktoś tu już skosił, że zrobimy sobie takiego poprzeczniaczka niedużego. Ładnie to teraz zboże wyglądają wszystkie. Chciałem powiedzieć, że idealnie, no ale niemal idealnie. Tam pamiętajmy, że na końcu płynie głęboka rzeka. Żeby tutaj się przypadkiem nie utopić z tym zbożem. Okej, to trochę pojedziemy tak skośnie. Okej, myślę, że dobrze jest. Machniemy jeszcze jeden, żeby było łatwiej zawracać. Cudownie. A, miałem już kończyć, no ale tak się wciągnąłem, słuchajcie. Tak lubię żniwa i koszenie i nawet ten kombajn mi się podoba, nawet nie wiem, czy nie lepiej od Wistuli. Też Wistula jest bardzo klimatyczna, ale ten ZMA jest taki sympatyczny, nie wiem. Nie wiem, na czym to polega, ale niektóre maszyny w tej grze są po prostu sympatyczne i się nimi przyjemnie robi. Niektóre są takie, jakby to powiedzieć, mniej sympatyczne. Okej. Jeździmy taki przejażdżik teraz, myk, myk, myk. Skończymy te pole, bo ono jest niewielkie, chyba nawet będzie niecały zbiorniczek. I zobaczymy następnym razem, co my wykoncypujemy, żeby zrobić z tym zbiorniczkiem. Patrzymy sobie, ile kosztuje wypożyczenie maszynki do zbierania tej słomy. Bo tą słomę chciałbym pozbierać, bo to zawsze nieduży, nieduży, ale jakiś pieniądz tej słomy jest. Nie wydaje mi się, że mamy do sprzedaży przynajmniej jeden samochód.
że ja to podjadę inaczej. Przynajmniej jeden multikarm tego zboża mamy do sprzedaży, więc zarobimy około 1500–1500 na nim. Te 1500 chyba nam powinno wypożyczyć zbieraczkę do słomy Sipma na przykład. Myślę bezproblemowo. No tutaj z tym drzewem żeśmy lepiej sobie poradzili chyba. Zaraz zobaczymy, że tam dużego mijaka zostawiliśmy. Tak, wszystko się wypluło już. Tak jest, no to zobaczmy, jak to wygląda. No i wydaje mi się, że tutaj nic takiego nie ma, co by można było... No i wystawimy rurę, zgasimy silnik. Tak, moi kochani, wyglądały nasze dzisiejsze prace. Przyjemny jest ten kombajn, nie wiem, podoba mi się, słuchajcie. Nawet nie jest taki drogi, bym go kupić w przyszłości. Ale to zobaczymy, bo jeszcze mam inne wydatki, które chciałbym zrobić. Także, no cóż. To tyle w tym odcinku. On dosyć długi jest, ale mam nadzieję, że Wam się będzie podobał. I że ta kakofonia tych świątecznych dźwięków, ja tam się przeniosę szybciutko. Kakofonia tych świątecznych dźwięków Was nie będzie odstręczać. Jeśli Wam to przeszkadza, dajcie znać w komentarzu. To wcześniej niż z końcem grudnia skasujemy te choinki śpiewające. Zostawimy sobie tylko choinki dla dekoracji, te, które nie śpiewają. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, dużo zdrówka dla Was. Trzymajcie się ciepło. Cześć!